Hej, siemano, witam was, jestem Tivion, to jest gra Europa Universalis 4 i Imperium Słowian. Tak więc kontynuujemy naszą przygodę. Musiałem powrócić do starej wersji gry, aby móc nagrać tę modyfikację, ale postanowiłem, że mam ochotę, to sobie nagram. Przed nagrywaniem czegoś innego chciałbym nagrać też Słowian, bo jednak już ta seria się ciągnie. Więc tak, sytuacja tutaj wygląda troszeczkę kiepsko, bo mamy tutaj na granicy właśnie Macedonię, która ma boosta, a Słowianie zostaje potraktowani oczywiście po przerobionej historii i jesteśmy bardzo słabi. Chociaż inaczej to wszystko miało miejsce. Podbój nowego świata! Dzięki ogłoszeniu wyprawy podbój nowego świata możemy dołączyć do państw organizujących wyprawy podróżnicze i rozpoczynając wyścig w celu opłynięcia ku ziemskiej. Umożliwia rekrutację odkrywców i kolonistów. Konkwistadorów. Na obecną chwilę jest to nam niepotrzebne. Czerpanie wojny spada, tak? O 1/10 spada. Nie wybrano żadnej misji. Ocal ludność. To ja sobie wezmę to. Mogę wybrać nową ideę, lecz jednak jej nie wybiorę. Spłać pożyczkę. Spłać pożyczkę. Uf, af, if. W naną armię? Jako quest spoć. O, ja pierdziule. Co jak tu wygląda sytuacja? Niektóre z tych prowincji mogą... nie mają charakteru. Dobra. Gdzie to było, że sprawdzało? Nie, w tym. Chciałem sprawdzić technologicznie, jak tu... czerwona wszędzie. Jak to wygląda? 4-5-5, Bosporn to ma 4-8-8, uja pierdziule. Tutaj Budini i Sarmaci mają 4-6-6. Kiepskawo, właśnie, oni tu w ogóle sojusz mają ze mną, tak? Tak, mają ze mną sojusz. Lituani, Prusowie nie mają ze mną sojuszu. Jadźwigowie, tu byli jedni z najwalczniejszych plemion. Tutaj Słowianie oczywiście również mieszkają. Mieszkali, ale oczywiście historia została napisana na nowo. No i tutaj Niemcy niby mieszkali na terenach dzisiejszej Polski według przypisanej historii. No a Słowianie sobie przyszli według nich od strony tutaj Węgier. Co prawda, gdzie tu Słowianie, a gdzie Węgrowie, chociaż Słowianie tutaj też się znajdują. No ale Węgrowie to w ogóle jest inny lud. No i łaskawie, że niby nam Niemcy udostępnili tutaj te tereny i Słowianie się tu osiedli. Dupa. Wszystko od rzeki Ren na wschód to byli Słowianie. Galowie na Wandalów właśnie w ten sposób mówili. Wszystko, co było za rzeką Ren, to byli właśnie plemiona Słowian. Sąsiad takich, takim mianem ich określano. Ale mniejsza. Zwycięzcy piszą historię, a że jesteśmy od 1050 lat pod okupacją Watykanu, no to mamy historię jaką mamy i istniejemy od 1066. Bullshit. Lokalny poziom niepokoju w kraju Ołoniec ma miejsce wydarzenie obniżone podatki 20% local autonomy, więc ta... Niepokój spadnie, autonomię będą mieli. No niech mają tą autonomię, niech mnie nie wkurzają obywatele tegoż oto terenu. Już myślałem, że mogę technologię, którą się, ale za chwilę będę mógł wydać punkty administracyjne, bo już jest sporo ich. O, co ja sobie kliknąłem? Co ja zrobiłem? Pokazuj. Dobra. Więc tak, przechodzimy w mapę technologii. O, któż to taki? Lituanii, jak wojskowo mają wykoczoną. No nie dziwota, czy on byli jednymi z najlepszych wojowników. Gdzie im nie mogli rady dać. Aż ich wytępili do zera. Ludność pruską. Krzyżacy wymordowali do cna, już nie ma jedźwigów. A szkoda. Ale zostały ich nazwy miast i w ogóle. No i dzisiaj tam są różne zjazdy. Mają ten... Czekajcie, bo któryś to z tych...
rozmiar tego herbu. Herbu z tym z białym ptakiem na tarczy. No niby. No dobra. Never mind. Co to jest? Asetti, uważaj, że to. No. Co tu mamy? Tu Macedonia opieprzona. Budynki, karotki. O, coś się tu umarło. Tak, weźmiemy sobie ten mariaż z nimi. Otrzymujemy korzyści finansowe. Właśnie, jak to sytuacja wygląda, bo my zaczęliśmy już kolonizować, jak widzę. Tak, mamy kolonistę i zajmują się prowincją tam u góry. Świetnie, ja bym sobie tutaj chciał troszeczkę tak poegzystować w ciszy i w spokoju, mając spokój i w ogóle czemu oni mnie nie lubią. Oni mnie chyba mają jako rywala, albo ja ich mam jako rywala. Nie, mają mnie jako rywala, no szkoda, bo chciałem się dogadać z nimi, bo są bardzo mocni. No to jest mocniejszy wróg, Macedonia i te plemiona scytiańskie. Ach, to jest grupa technologiczna Hellenic. Roboty. Ojojo, możemy już technologię. Administracyjną, tak. Dywnie pierdzielone kory. Bo mogę nową sobie ile wybrać. O, shitness. Co bym sobie mógł tutaj wybrać? Ile gospodarcze, ekspansyjne, administracyjne, humanistyczne, morskie, jakościowe. Czy też może jakościowe. Czy tak, skuteczność bojowa piechoty, no to by nam się przydało. I co tu mamy? Dyscyplina. Co tu? Jak to wygląda sytuacja kupiecka nasza? No Sarmatia tu średnio w Rosji też i średnio, więc ja bym sobie może raczej wybrał. Idę of defensywne morale w armii, tradycja wojskowa, jesteśmy nacją ofensywną, wojna i krew. Tak. Chciałem przytoczyć pewien cytat piosenki, ale mi się troszkę nie udało. Liczebność garnizonu, co byśmy tu mogli sobie wyjąć? Wziąć bym sobie mogli na przykład idee może gospodarcze, bo kiepsiciowo mamy z hajsem. Weźmy sobie idee gospodarcze. Już nie będziemy na razie wnieśli w ogóle. Za niedługo, na ciapcie, za niedługo powinniśmy skolonizować prowincję. Wielki Ustiung. Ustiung. Coś się wydziało. Bunt, powstanie w Karkpol. Po logo, gdzieś tu w tych norweskich prowincjach. Tak, co oni tutaj mam? Sytuacja wybucha, powstanie, mam 70%. Załatw to. Kraj stanie się wolnym państwem w życiu, a przy nigdy, a nigdy. Więc tak, może dajmy im autonomii trochę i się troszeczkę troszeczkę ich uspokoi. O ja pierdziule! Ci Suneusko to z innych Giria. Strasznie się tutaj chcą wyzwolić. Fakulec. Zobaczmy tych chory. Twu autonomię. O nie, sobie byśmy im dali, to tak. O, shitness. Chyba w drugą... Boże, już mordę, ale tutaj zrobiłem źle. Ile my wojska mamy? 17 tysięcy. Mam nadzieję, że jakiś duży błąd nam się tutaj... A, bo my tu wojska mamy w ogóle w Ingrii. Do łońca wszystko idzie. Niepotrzebnie zrobiłem nic. Udało nam się w łońcu zmienić wyznanie, więc powinno być
pozytywniej. Convert City. Religion Rebels. Dobra, gdzie oni są? Tu wiara nasza. Slavic wszędzie. Slavic wszędzie. Czekam, niech mi się wybuncą. Ile tu możemy otrzymać wojsk? 17 tysięcy. Zasoby ludzkie, limit zapasu. Wow, tu możemy wiele. Wiela. Więc tu sobie weźmiemy wiele, zrobimy. Coś tu mogę technologię. Sam Bobby. Dobra, postaram się zaokrócić sytuację pokojowo. Emocja wszędzie. Pięknie, znaczy się. Morale floty wzrastają i w ogóle. Jak wyglądamy na tle pozostałych narodów? Tak samo grzybnie jak wcześniej. Mamy 5. Wpuchnie powstanie Spartyści z Karagopol. Karagopol, tu. Kultura Uralik. Co byśmy mogli zrobić z nimi? Unarodowić co najwyżej. Tak zrobimy. Jak to tutaj sytuacja wygląda? Ile możemy? 15, no cóż. A, i już powstał bunt. Dobra, teraz lecimy na nich. Przegraliśmy? W jakiej to sytuacji? Trzymanie armii, no fuck, ja pierdziulę. Aż kurde. Mi spieprzają gdzieś, w chuj wie gdzie. Dobra, idą? Ja pierdzielę. I sunę rusko, tak? Kuźwa. Dawaj na mnie. Kurna. Dziady pieprzone. Dostałem pierwszy. Dobra, skończyło się. Czy mam jeszcze najemników jakichś? Dobra, udało nam się ogarnąć sytuację. Co już będziemy musieli znowu wysłać misjonarza, bo narodowcy religijni. Narodowcy religijni, wspaniale. 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 Zaraz lecimy dalej. A właśnie, jak tu zobaczmy sobie, tutaj szlaki handlowe przechodzą przez te tereny. Mapa kolonii. Ładnie, możemy tu wszystko skolonizować. Tak, Bisport z nami jeszcze nie graniczy. Cholera, jest nam tutaj podcinać. Kanady. Co tu mamy? Normalna zima, tu gdzieś ośrodek handlowy. O ja, tu jest w Kazaniu. Arktyka, dobra. Mapa handlowa. Tutaj mamy, tak, system... Ekmedia. Mendia. Tutaj co mamy? Ośrodek handlu. A, tu już Ingri. Jak tu Ingri? A, tu już jest nasze. Dobra. Tak, więc co my sobie możemy tu skolonizować jeszcze? Cóż, no odcinamy tych Siretiesów. Państwo, w klasie to... Dobra. Usurpatorzy pieprzeni. Oczywiście gani, bo tu woja, a widzę Macedonia ma przestraną sytuację. Z buntownikami. Pięknie. Podoba mi się to. A wszędzie buntownicy ich obleżają, jak co robiście. Boż kuźwa, z kim? Z Lituanami. Zapiszemy sytuację. Uja, to nie w Lechia, to jest, tak, to jest to Imperium Słowian Wschodnich. O szkurna, ile to było? 34? 32. Sprzemy, włączymy się do wojny.
akceptuj. Minus jeden. A już podatki wojenne. Nie udało nam się, shit. No tak, byśmy mieli zmniejszyć ten. Wyczerpanie wojenne. Przy zmniejszeniu, co tylko. Tu zera jest prawidłowa. Dobra. Nasza 20. Idziemy tutaj. Przydał nam się coś zgubnąć. Oczywiście nie potrzebujemy aż tylu fortów mieć włączonych bez przesady z mu. Połączmy sobie forty. Wszystkie są tak z tyłu. Dobra, dać to. Dać to na razie, to też w sumie. Następnie garścia, to mnie nie interesuje. Dobra, to mnie na razie może interesować. Kiju w sumie bym chciał. Dobra, to już o nich zajęli z tej strony. Cholera, bez problemów, z jakimiś problemami widzę. O, daj się z jakimiś mocnymi państwami. A, nie ma co to nie jest zjechana przez punkty. O jak, świetnie. Może byśmy coś tutaj ulepszyć nawet. Ogłącz sytuację, ale powiem, że oni mają takiego boosta, że to jest cholera. Gówno, że tak zdąży rozrosnąć. Ale co za buntownicy? Uzurpator. Tutaj ma co, a tutaj leje ten. Jakieś plemię tych. Bosporn? Okupanty. Okupanty. Okupanci z Macedonii. O jak świetnie. Sirius wypowiadał wojnę tym Bospornowi. A czemu nie minął? A, moim rywalem. Nie, ja bym się z nim zbratał, ale nie chcą. Stytowie. Któż to taki ode mnie przemarszce? Antigen Lindia. Im damy przemarsz. Im damy przemarsz. Bezporn. Spieprzać. Mają ci pewnie z nimi wojnę. Tak, a im dam wszystkim. Niech jadą. Wilno. Krzyczą: polskie z Wilno! Będzie słowiańskie. Litwini już są, znacie, tak więc spoko. Mysz Litwiny, mysz Białorusy. O, jaką tu armię mają nawet potężną. Dobra, postanowiłem, że im pomogę. Udało nam się zaatakować ich i obalić cara. A, to tysiące miną, pofrunąłem na nich. To grubo. Żmudź, zajmijmy żmudź. Jestem ciekaw, jak kora oni mają, że oni ich... O, zaraz tam je obsączyli. Obsadzili wokół. Jestem ciekaw, jakiego kora mają Budini, że ich chcą pojechać. A jak fajnie wszystko zajmuje. Zaraz podpiszę pokój i tika dostanę. Wilno jest nasze. Oni mogą sobie coś wydębić. Może szmorę, coś nam nie idzie. Tak, pomogę tym. Ludini. Super, udało nam się ich odeprzeć. Dobra, jaką? No nie, prawda, ciąc Ingri... O, ja! Ingria! A w ogóle zapomniałem, że takie państwo do mnie tu może dotrzeć. Co to jaka sytuacja? Możesz, mordę. We should prevent this from happening in the future. Kosz najemników. Dostępni najemnicy. To. O ja, reputacja ponad wszystko. Łożysz w mordę. Tradycja republikańska i Fortunity.
spadnie, chodźmy ci. No dobra. Reputacja to nie... A, ja ponad wszystko przeczytałem, a to jest to nie wszystko. Dobra, ja tu zajmuję tych Ingrie. Jeżeli oni mi dadzą dla mnie, to prowincja teraz spoko będzie. O, w sumie tu nie zajmę, bo mam jeszcze zbyt mało armii. Mogę iść na łagoda. Słowianie, Słowianie idą. Niech gęsto ściele się trup. Znieś miecz swój chwale, niech sieje wrzawę. Sztandar zwycięstwa w twej dłoni niech będzie. On da ci siłę, on da ci sławę, by w walce zwycięsko trwać. Tak więc, lecimy z tylko... Oja! Uja, ale żebym się obesrał, myślałem, że mi to nie odpowiedzieli. Uff, Macedonia. Żeby się ciepło zrobiło. O nie! Łacz, kurwa. To co to Sambawi? Co nie, Sambawi nie chce mi przemawiać wojsk dać. Yes, przyjdę do Ingry. Do siebie, bo mam bardzo malutko wojsk. Odbijałem się już tutaj. Kurna. Fuck. Idziemy do Ołoniec. Wracamy do Ołońca. Musimy zabrać flotę. O, nie mam już w ogóle manpowera z zasobów ludzkich. O nie, kurna, teraz też mi się pierwszy w sytuacji bardzo złą. Dobra, Budini tam wraca i rozwala. Co, armia mi poszła. A to są jeszcze najemnicy, więc... spieprzę z nimi. To co mamy? Administracja, modyfikator podatków, a ja wolę jeszcze sobie troszeczkę w technologię wskoczyć. W ogóle tak w ogóle, gdzie mi ta armia moja uciekła? Rozgromiona została. No to pięknie. Co ja teraz zrobię? Bardzo dobrze. Co ja teraz zrobić mam? Co ja teraz zrobię? Wo. Najmika zrobię. No, spróbujemy jak cokolwiek jeszcze przy zająć, bo ja widzę, że oni tam ich ładnie już zajmują. O, jak świetnie. Mi się coś dostało. Królewiec, troki mityczny dla państwa Bundini, litera zazwyczaj zresztą prowincji szczytno, paś plemien, aggressive expansion, tak to z Bundini, prestiż państwu i tu on traci, aż kurde, no nic nie dostałem. A Bundini się tu wkryzło nieźle. West Slavic, zrobię wszędzie z tych Sarmatów i z Tytian. Fuck. Dobra, to musimy flotę, bo się armię musimy zrobić z powrotem. To teraz zgromili całość. Wyślemy dyplomatę. Po prostu stosunki dyplomatyczne, bo już jesteśmy... Wczuję się troszkę zagrożony z ich strony. Coś kiepsko idzie. Okej, okay, jak ten Bosport się trzyma, a jak tutaj w ogóle Macedonia? Chyba się udało ogarnąć sytuację. Ci mogli... Nie wiem, czy dostali, czy nie dostali. Chyba mi się nie udało z Tytianem nic zrobić. To jest teraz ci są. Dobra. Ale z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z gry Europa Universalis 4 i Imperium Słowian. Zapraszam na kolejne części, trzymajcie się i strzała!